Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Speedrun 2.0. Staram się tutaj dobić do rankingu 2400. Już mam zawodnika. Przypomnę tylko, że to jest seria, gdzie gram, komentuję swoje ruchy i swoje plany. D4, skoczek F6, C4. 10 minut na zegarze. Przeciwnik mistrz międzynarodowy, więc całkiem nieźle. Zerknę tylko szybciutko, ile ma partii rozegranych. 281. Okej. Okay. Też się podpisał, więc powinno być w porządku. C5, gramy D5, mamy gambit wołżański. No i teraz pytanie, jak grać? Można grać różnie. Zagram skoczkiem na F3 z planem hetman C2, E4. Tak zwykle grywałem w swoim życiu. Jest to bardzo ciekawy plan, aczkolwiek coś takiego się chyba szykuje. A no właśnie, w ogóle ruch ciekawy. Teraz tak patrzę. I pytanie, czy zagrać tak? On sprowokuje. Już jestem w lesie, jeśli chodzi o teorię. Muszę improwizować. Ale moja improwizacja może się uda. Może zagram tam. Tak, chodzi o to, że on chce mi zbić i tutaj celować w pionka. I po takim ruchu, jak on mi zbije, ja zagram tak. On zagra tu. No dobrze, zagram tak. Zobaczymy, bo też za długo nie mogę przecież w debiucie myśleć w tym momencie, gdyż na 10 minut to... gram na 10 minut i minutę stracę w debiucie, to dużo. Jakby nie było 10% czasu. No ale to tak zwykle bywa, jak się nie zna teorii. Dobra, poszło w ten sposób. G6, ok, bije gońcem. Czyli wyjdzie bardzo normalnie. Skoczek na C3 wzmocnię tutaj centrum i teraz... Grożę takim ruchem. Znaczy grożę, no on tutaj zagra. Okej, okay, jest posunięcie D6. Tutaj roszada będzie jak najbardziej w porządku. I wydaje mi się, że ruch H3 jest ciekawy. Żeby nie wpuścić skoczka. Zawsze ten ruch w tych schematach mi się podobał. Skoczek będzie zmierzał prawdopodobnie tutaj. Tutaj raczej nie. Myślę, że wieża E1 też jest ruchem bardzo, bardzo przydatnym. Jeżeli skoczek zagra na B6, to sobie mogę zawsze gońcem na F1 fajnie wrócić. Potem tego skoczka z B6 próbować atakować pionkiem właśnie przez A4, A5. To jest też dosyć ciekawy pomysł. I dosyć ciekawy plan i taki chyba całkiem ok. Przeciwnik może też zastosować posunięcie A5. Wtedy zagram A4. Dobra, na razie uciekamy. Jak będzie A5, to będzie A4. W ogóle, jeżeli ja zagram tym pionkiem, to on A5 zdecydowanie tak pewnie zagra. Skoczek, zobaczcie, przeszedł na D7, prawdopodobnie zmierza na E5. Wtedy wymiana może niekoniecznie jest dobra. Tak chciałbym wtedy zagrać po skoczek E5, ale widzę, że A6, ale A6 jest złe, słuchajcie. A5 jest dobrym ruchem. Ten skoczek teraz musi iść na C8. Aha, chwila, moment. Wiem, co kombinuje mój przeciwnik. Tak kombinuje i tu kombinuje. Ok, wyjdę gońcem na F4, pilnuję pola E5. A przy okazji, plus jest taki, że mam wyprowadzoną figurę i też jest taki plus, że mogę zagrać E5 teraz. Tylko pytanie, czy to teraz działa, to trzeba też przeliczyć. Zagram E5, tu się broni. Bije tu, bije tu, bije tu, bije tu. Jak zbiję tu i zbiję do końca, to niby bronię. Jak zbiję tutaj, goniec będzie stał na E5, to zbiję tam, goniec tu, tu, E6, to się wszystko chyba będzie bronić. Tu, tu i hetman na C5, będę stał dobrze. Wiem, że może skomplikowanie trochę to wygląda, ale chyba jest ok. Zresztą mogę też spróbować, chociaż nie mogę wieżą zagrać tu, bo pionek tu musi być broniony przez wieżę, więc to nie działa. Skoczek na razie i tak nie może wejść, bo pilnuje. Nie, trzeba tutaj uderzyć. Chodzi o to, że on może zagrać tu i po wybiciach bije pionkiem i wieża atakuje pionka A5. Mogę też w sumie spróbować zagrać w ten sposób może. Bronię pionka i nie pozwolę skoczkowi pograć. Może tak zrobię. Zagram hetman A5. Zmieniam w ogóle koncepcję swojego myślenia. Niech tak będzie. Hetman A5. Wygląda trochę hetman A4. Wygląda może dziwnie. Ale pytanie jest takie, co może zagrać przeciwnik i tą tutaj, powiedzmy, ideą będę się kierował. Teraz mam w planach na przykład zagranie wieża A3, wieża B3, gdyż jak skoczek zagra tu i skoczek zbije, pionek zbije, to zbijam wieżą i bronię tu. Chociaż goniec A6 też jest. No trzeba liczyć taktycznie. Posunięcie F6 i widzę, że ten ruch już pokazuje pewną słabość u przeciwnika. On chce tutaj zagrać. Zagram skoczkiem na D2. Zawsze jak skoczek zagra tu, mam możliwość wybicia i zamknięcia tego gońca czarnopolowego, to będzie bardzo duży plus. No właśnie.
Tak też się dzieje. Słuchajcie, wydaje mi się, że mogę tutaj się pokusić o bicie. Wprawdzie będzie bicie tu. Chodzi o to, że... A też mogę tak zagrać i zagrać tu. Albo zagrać tu. On zagra G5, nie pozwoli mi zagrać F4. Wszystko jest bardzo ciekawe. Za mało czasu, żebym to dobrze sobie wykombinował. Ale pierwsza myśl najlepsza, tak zakładam. Więc zbiję tego skoczka, zagram tutaj. Jeżeli tak i tak... Znaczy, jeżeli... Ha, bo tutaj... Ja mogę tutaj wtrącić na B6, a potem zbić tu. I będzie się trzymało, będę miał pionkę więcej. Skoczek nie gra. Z tego założenia wychodzę. Może się wrócić tutaj i tu bronić na B6, ale skoczki wydaje mi się, że są dobre. Wprawdzie, no nie mam czarnopolowego gońca, ale zobaczcie, że ten goniec z G7 też nie jest aktywny i wydaje mi się, że to jest dobra rzecz dla mnie. Pytanie też właśnie, jak progresować dalej, no bo to też nie jest takie do końca wszystko oczywiste. Fakt, że tutaj wolna linia jest teraz i jakoś może próbować hetman wejść, ale mam szybką obronę w razie czego, więc dobrze. Tutaj zagramy na B6, to chyba obowiązkowe posunięcie. Straszymy, wieża B8 oczywiście i tu celujemy w pionka, tutaj celujemy, zastanawiam się, czy nie zagrać właśnie wieża A3, może wieża E3 w ogóle, nie no, chyba wieża E3 nie, goniec H6, jeszcze jakiś progres, szukam jakiegoś progresu, ale chyba wieża A3, wieża A3 zawsze się może przydać na trójce, w tych schematach szczególnie, ale widzę właśnie, że tutaj przeciwnik będzie się nastawiał chyba na atak na mnie, goniec stoi dobrze, goniec chce zagrać tutaj. Może przestawić skoczka w ogóle. Nie, bo goniec wejdzie tu. Wieża D1. Tak, żeby goniec na D2 po prostu nie mógł wejść. A jeszcze po takim ruchu będę miał wybicie i naciskam na D6. Tylko, że pytanie, czy hetman tutaj jest taki straszny. Możliwe, że jest. Zobaczymy jeszcze, jak to się rozwinie. Szczerze mówiąc, mogę też w pewnym momencie po prostu zbić gońca i wziąć tutaj pionka. Ten będzie wolny. Też jest taka możliwość. Lecz... Muszę zwracać przede wszystkim teraz uwagę na to, że przeciwnik może mnie atakować. Te figury, czyli goniec C8, goniec H6 mogą świadczyć o tym, że tutaj się szykuje powolutku cichy plan ataku na mnie, aczkolwiek no cały czas myślę, że tutaj nie jest najgorzej, tylko że tutaj skoczek B5 w pewnym momencie może wejść. Jeżeli jestem skoczkiem na C6, to jest dobrze, to go pilnuję. Jeżeli skoczek na przykład pójdzie na E2 i będę chciał tutaj coś bronić, szczególnie właśnie, żeby też otworzyć wieżę do obrony, to skoczek wejdzie tu i już na pewno wejdzie na D4, a to nie będzie fajne. Nawet bardzo niefajne to będzie. Zakładam, że on właśnie liczy coś takiego jak E6 teraz. O, a nawet jeszcze inaczej zagrał. A to ciekawe, bo ten ruch jest taki, że ja po prostu zbijam. Ok, i zbijam tu. Dobra, mam pionka więcej. Teraz mogę chyba łatwo dosyć realizować. Zbicie chyba tu będzie całkiem sensowne. Im mniej figur do ataku, tym lepiej. Wieża kapitalnie asekuruje H3 i w ogóle tą trzecią linię w obozie króla. No i hetman, dobra, hetman C7, czyli już widzę, że przeciwnik nie za bardzo ma ochotę mnie atakować. Teraz pytanie, czy ten goniec gdzieś może zagrać, czy ten skoczek jest taki dobry? Jak zagram tu, to potem nie mam jakiegoś tam przełomu, więc chyba pokuszę się o bicie. Wieża zbije i A6. Tak zrobimy. Zbijemy. Są różnopolowe gońce, ale mój goniec chyba będzie tutaj lepszy. Poza tym ja mogę tak zagrać i tu mogę też zagrać. To też jest dosyć ciekawe, ale myślę, że najpierw zagram A6. Bo zawsze jak hetman zagra tutaj, mam taki ruch, hetman bije. Tu chyba krzywdy nie ma, a ja zagram tak i zdobywam materiał. To jest prosty plan. Już chyba prościej się nie da. A, w ogóle po hetman B6 mogę tak zagrać od razu. Tutaj wieża zagra, dokładnie, tutaj zagram, on zbije, ja zbijam, gramy A7, tak, zyskuję tutaj, no tak, to powinienem już wygrywać, zbił, aha, nie będzie wymiany hetmanów, znaczy mogę zrobić wymianę hetmanów, tak, tak, tak i mogę zagrać tu, aha, po prostu bez jakości jeszcze będzie walka. Poczekajcie, zastanawiam się tutaj, czy hetmany jednak, nie zostawić hetmanów mimo wszystko, bo może zostawienie hetmanów będzie dla mnie korzystne. Tak, będzie korzystne. Tak zrobimy. O, on nawet sam chce wymieniać hetmany, a to ciekawe. No dobra, to nie mam wyjścia, będzie próbował pewnie zremisować. Tutaj jest atakowany pionek, więc muszę zagrać tak.
Koniecznie. Potem tu pewnie jakoś. Najlepiej królem to podejść. Chyba podchodzę królem. Jak podejdę królem blisko, chociaż nie, też nie do końca tak królem zagram. Jak wieża tutaj, to znaczy jak król stanie na C2, to będzie ok. A no właśnie, tu jest atak, muszę zagrać tak. No muszę bronić pionka, nie ma wyjścia. On C4. Może to bardzo uprościć, tak? Dobra, chyba wieża D3 chwilowo, żebym tutaj też nie popełnił jakiejś gafy. Wieża D3. No właśnie, teoretycznie chyba ta pozycja może być remisowa, no ale ja mam tu, wiadomo, że szansę na cokolwiek. Teraz C4 raczej. Tu. Jakaś wieża A2, żeby nie było asekuracji. No właśnie, problem z królem. Problem jest z królem. Dokładnie, jak tu mądrze pograć, żeby tutaj. Może G3, zagram G3, żeby F4. Na razie niech to sobie stoi. Okej. Może w ogóle tak teraz zagrać. Ciężko stwierdzić. Nie no, zagram wieża A2. Niech będzie wieża na dwójce, w razie czego nie ma tego przełomu C4. A teraz zastanawiam się, jak dalej. Bo może król teraz przejdzie tędy, tylko czy ja tam coś wskuram? Zagram tu, bicie, 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 bicie i goniec E5. Nie będzie to dobrze wyglądać. Znaczy, to będzie nawet złe. Pomanewrujemy. Spróbuję zagrać tutaj, uwolnić wieża D3, tylko jeszcze nie wiem w jaki sposób. Może tak. W ogóle jeszcze mogę zagrać? Mogę, bo chodzi o to, że jak zagra tak, to już w ogóle będzie po ptokach. Więc on musi wieżą uciec. Ja zagram królem na C2. Pytanie, czy jakieś są tam przełomy. A, sam tutaj coś próbuje gość zrobić. Wybicie. Zostawić. To są właśnie te zagwozdki takie. To są te zagwozdki. Zostawię to chyba. Chociaż tu przełom może być. Zagram chyba tak. Ustawię pionkę na białym polu. Jak zbiję, to zbiję tym. Chociaż. A, przepchał. Dobra, to też jest jakaś informacja. I teraz chyba tak. Chyba tak. Wieża niech tam podziała. Ewentualnie tu zawsze będę bronił tego przełomu C4. Jak zbiję, to zbiję. Tutaj będzie ok. Wieża broni. Dobra, poszło. No i teraz tak będę planował i tak będę planował, żeby tutaj pozbierać pionki. Innego wyjścia nie ma. No to dobrze, że jednak te bicie nie poszło. Ten pionek D5 tu może sobie pograć. On poświęca, dobra, no muszę wybić. Aha, pionek H3 będzie w tarapatach. Jasne. Chyba tak, bo to nie mam. Zawsze król bliżej. A, i wieża do pomocy. Co? Dlaczego nie zagrał tutaj? Nie kumam. Może teraz tutaj. Chwila, bo. Aha, jest mało czasu. Bo jak obronię tu, to on z powrotem zagra. Już konkretnie po tego pionka idę. Jeżeli król tutaj, to tu A, król F6, ok. A tak się obronił jeszcze. To trochę przeoczyłem. No dobra, ale szacha mogę dać zawsze. Król będzie pewnie tutaj będzie bronił. Oj, to też nie jest łatwe. A to goniec i tak zawsze mógł zagrać tędy. Tutaj chyba zagram teraz. Jeżeli tak. Aha, on zawsze może dać szacha. Okej, tutaj przejdę. Ten pionek padnie. A to ciekawe się. Ciekawie się teraz porobiło. Ciężko wygrać tę pozycję. Tę końcówkę bardzo ciężko wygrać. Tu jest słabość, niestety. Jakby tych dwóch pionków nie było, to jest inna para kaloszy. Idę tędy. No tak, idę tutaj, tylko czy tam coś zdziałam. Jak tego pionka zbije, to dla mnie dobrze. Tak gram, żeby tu dać szacha. Nie wiem, czy to coś da, ale coś grać muszę. Jak on zbije, to dla mnie jest dobrze. Teraz będę bronił tego pionka.
Pytanie, czy ja mogę zaryzykować i iść tam. Zawsze wieża tutaj może zagrać, więc będę musiał królem się trzymać tej wieży. To szacha oczywiście może jednego mi dać. Ja wtedy tu. Nie, pójdę tu. Mam opcję tutaj. Chociaż tak. A, on się też musi pilnować. Jakoś on dziwnie to realizuje, bo. Bo wydaje mi się, że tutaj jest całkiem ok. No właśnie, jednego szacha mogę dać. To mnie gość zaskoczył, powiem wam. To mnie gość zaskoczył. To teraz wygram tę pozycję. Nie wiem, co on w ogóle odwalił w tej remisowej. Tutaj idę za chwilę. No tak, tak, to tak. To jest wygrana. To musi być wygrana, tylko jeszcze nie wiem jak. A to teraz tym bardziej, jak król tutaj podejdzie. Teraz to tym bardziej jest wygrana. Wystarczy też nawet tego gońca tutaj zbić. Nawet się na niego tutaj zaczaję. Okej, okay, tak, może. Coś w tym stylu. Tak, tu. Jeszcze poczekam, co on zrobi. Bo jak zagra tak, to na C5, to po tym ruchu chyba wygrywam. No tutaj król tu, to podejdę trochę bliżej. Bo jak gonię C5, to mogę go zbić. Idę pionkiem tu i biorę pionki i wygrywam. Ok, to idę na F5, teraz to już na pewno goniec na E3. Tak nawet mogę zagrać. Tu. Może bezpiecznie, zawsze to zdążę. Tak, zawsze mogę tu spróbować teraz podejść. Nawet bicie. Bicie jest ok. Ten pionek jest w kwadracie. Wezmę tego pionka, potem tego. Mamy to, moi drodzy. Pierwsza partia. Wyszła bardzo dobrze. Spróbuję rewanż, bo widać, że gość jest człowiekiem. Przepraszam, no ale musiałem to powiedzieć. Ostatnie speedruny były bardzo nieprzyjemne z uwagi właśnie na. Dobra, rewanż mu zaproponowałem i jeszcze szukam sobie. Szukam sobie teraz kolejnej osoby. Realizował słabo. A już mam pewien pomysł na speedrun 3.0, słuchajcie. Ale jeszcze go nie zdradzę. Nie będzie to może super, nic jakiegoś tam nowego, ale wprowadzenie zmiany właśnie w moją grę. Ale to dopiero jak będzie 3-0. Mam nadzieję, że uda się tutaj osiągnąć 2400. No lubię zakończyć sprawę, którą zacząłem, więc spróbuję. No dobra, tutaj zamknę to i jeszcze raz spróbuję poszukać przeciwnika. Ale partia cieszy. 2555, 52, przepraszam, ja cię kręcę. To musi być kozak jakiś. 41 partii, no tak. Ale widzę, że coś tutaj. 41 partii. Niewiele. Niewiele partii. No dobra, skoczek. F3 tutaj jest bardzo dobrym ruchem. I tak. Ale szybko gra. No niesamowite. Z obrony francuskiej taki ruch znam. Hetman D2, zawsze Hetman F2. Tu bardziej wieża D1 mi się podoba, ale za chwilę też goniec E2. No tutaj myślę, że roszada jakieś F6. Coś takiego.
Wszystko do końca poszło wybicie niesamowite. Tak? Aha. Skoczek tu znajduje dobrą placówkę. Może w ogóle długa roszada jest ciekawa. Aha, zaraz mogę dać szacha ciekawego. Szach jest ciekawy przecież. Król F8. No i co teraz? Tak, mam grać? No bo on chce zagrać tu. Mam grać tak? Wydaje mi się, to jest dobry ruch. Bo nie wpuszczam skoczka, strasznie ten skoczek jest. No dobra, widzę. No goniec E2. Goniec E2 będzie stał dobrze. Hetman. Aha, już wieża E8 się szykuje. Super. No dobra, ale zrobię roszadę i tutaj też będę mógł zbić. Prawda? Po tym obronie, wieża D1. Ciekawe. Wieża D8 poszło. O, a F6? Czy F6 nie jest teraz tu bardzo dobrym ruchem? Aha, muszę na to uważać. Kiedyś mi mówiono, że wszystkie figury mają grać. Czy ja mogę zagrać tak? Zagram wieżą, żeby tu asekurować pionka. Mogę się mylić, ale wydaje. Jakie szybkie posunięcie H5. Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że przeciwnik albo coś pokaczał, albo w ogóle wie, o co chodzi w pozycji. Ale nie sądzę, że w tej sytuacji jest lepsza czarnych. Tylko kwestia właśnie, czy ja to wykorzystam. No taki ruch mi się aż prosi, żeby zaatakować. Tutaj on mógł też dawno zagrać, ale jeszcze nie zagrał, co ciekawe. Tak. Bo ja wiem. A tu? Aha, bo jeszcze na B6 wisi. Dobra, wiecie co? Zagram tak, żeby wstawić gońca tu. Taki ruch też jest ciekawy. Co? Aha, bo jak zbiję tutaj i tu, i zbiję tam, to on zagra tu. Dobra. Ma sens. Taki ruch teraz. Może E6. E6 może ma sens teraz. Niech się dzieje. No tutaj po wybiciu to wieża się otwiera. Skoczek zagrał. Ok. Za chwilę się tu pozycja bardzo rozegra. Chyba zagram tak mimo wszystko. Żeby no figura przede wszystkim grała mocno. Goniec F3. No nie, no w ogóle nie, no pozycja białych jest bardzo dobra, jak nie wygrana, słuchajcie. No tutaj strasznie szybko gra, trochę mnie to zdeprymowało. Wiecie, o co chodzi, wiecie, o czym mówię, ale wydaje mi się, że to jest dobrze wszystko, jeśli chodzi o grę z przeciwnika. No i teraz pytanie, czy ja nie mogę zbić tutaj? Chyba mogę wziąć pionka. Bo tak nie może, bo tu zbijam. Mogę też tutaj zbić, wtedy hetman zbije, wieża wchodzi, bardzo dobrze to wygląda. Biorę po prostu pionka. Biorę pionka i. No tak. Tu się robi jakaś tam słabość, no ale tak. G3, wieża nie wchodzi. Dlaczego grasz tak szybko? Tak, teraz. Tak, żeby trzymać zawsze tego gońca tutaj. Wybicie tutaj. Aha, może być zwykła wymiana, ale to ja mam i tak pionka więcej, więc jednego mogę oddać. Chociaż po wybiciu zawsze na D5 chyba. Pionek wisi, hetman B4. Powiem wam, dziwne mam uczucia w tej partii. Okej, tego ruchu nie widziałem, a to jest bardzo dobry ruch. Teraz ten pionek F5 będzie słaby. Tego ruchu nie widziałem, to się przyznaję bez bicia. A co nie oznacza, że dalej jest źle. No wymienić hetmany, wymienię, on zbije wieżą i zagram tak, na tego pionka będę się nastawiał. Tu ustawię sobie wieżę na D4 i będę rządził, wieżę D4.
Ten pionek jest słaby. On jest broniony wprawdzie, ale jest naciskany tutaj przez trzy figury. Gorzej jest z tym pionkiem. Aczkolwiek G4 też mam takie posunięcie, więc tutaj może... Nie, no tutaj jest dobra pozycja białymi. Król prawdopodobnie pójdzie, bo ta wieża jeszcze nie gra. Jak zacznie grać, może być różnie. Jeszcze mam opcję taką, że skoczek tu, skoczek tu. Też jest bardzo ciekawe. Trochę dużo ruchów. Ale sprytnie z tego wyszedł, muszę przyznać. Ok. Zagram tak, dlatego że chcę potem grać tu. Jak skoczek ucieknie, to ja mam tak. Tu biję, a potem mogę bić tam. Za chwilę też wieżę mogę wprowadzić. A właśnie, on sam wprowadza wieżę. Spryciula. Powiem wam, że spryciula. No dobra. Wracam skoczkiem. W sumie mogłem naciskać dalej tutaj na tego pionka. W sumie źle pograłem. Wieża H6. Ale to cały czas jest pod kontrolą. Bo on nie może wieżą nawet tu zagrać, bo jest bicie tak i tam goniec wisi. Wieża D7. Jak wróci, będzie dziwnie. Ok, broni to w inny sposób. Dobra, wieża D1. Naciskam tu mocno i chyba grożę po prostu wybiciem. Minus jest taki. Co? Dlaczego tak szybko zagrałeś? To jest dobry ruch w ogóle. No dobra, biję, biję. Tu nie ma co chyba filozofować. Ok. I teraz pytanie. Zbiję tu do końca. On się rozegra na C2 i tu będzie niebezpiecznie. Nie podoba mi się to. Chyba tak muszę zagrać. Król F2. Nie muszę przecież do samego końca zbijać tego pionka. Mogę sobie stać w miejscu i próbować naciskać. Na jakąś mikroprzewagę. Może wieża H4 w ogóle jest też ciekawe. Wprowadzenie drugiej wieży. Skoczek fajnie broni tutaj, nic nie puszcza. Wszystko broni. Nie no, pozycja jest zdecydowanie lepsza. Tutaj tego pionka grożę. Grożę tego pionka, że go wezmę. Jeżeli goniec się przerzuci, mogę tak przerzucić też wieżę. Tak się też dzieje. Aha, tutaj może grozić. Dobra, wieża D4. Teraz to jest bardzo fajny ruch, uważam. Dlatego, że pilnuję pola G4 bardzo mocno. Ale mam przeciwnika 2550. No to już jest kozak. Nie, tutaj jest w porządku według mnie, bo jakbym grał z programem od początku, to bym już dawno przegrał. Tutaj jest w porządku. Właśnie tylko pytanie, jak zrealizować te pozycje. No tutaj wieża wchodzi, co? Zagrać tutaj i tutaj królem. Może mieć to sens, więc tak może zagram. Według mnie ma to sens, więc tak gram. No, nie widzę tutaj nic jakiegoś lepszego. Wprowadzę króla po prostu do centrum przed tego pionka. Jakby na przykład zdjąć teraz wszystkie figury i zostawić powiedzmy po jednej lekkiej, no to mam dobrą pozycję z uwagi na to, że on ma pionki. On ma cztery wyspy pionowe, ja mam tylko dwie, więc to jest duży argument do tego, żeby stwierdzić, że pozycja końcowa jest lepsza, wygrana niemalże białymi, ale czuję mały stresik, ale taki minimalny. Chociaż widzę, że cały czas przeciwnika tutaj dominuje mimo wszystko, no bo no taka jest prawda, no nie ma co tutaj ukrywać. Jest dominacja, goniec E6. Ok, tylko pytanie właśnie teraz, jak grać dalej? To jest ten problem. Za bardzo nie wiem, jak tu się. Aha, może tędy się przerzucić. Może najpierw zagram wieżą tak, zobaczymy jak on zagra. Wieża zawsze na F4, to sobie będzie stała. Goniec, no tak, goniec będzie tu pilnował i tu będzie pilnował. Moim planem teraz będzie zagranie wieżą tu. I przerzut wieży tu. On może też coś tak planować. Ale tu się wszystko no, kapitalnie broni. W ogóle układ sił jest bardzo dobry, uważam. Jeśli chodzi o białe. Myślę, Iwanczuk takie pozycje to wygrywa z zamkniętymi oczami. Technika Iwanczuka kiedyś była kapitalna. Kiedyś wiadomo, że. Znaczy wiadomo, że teraz jest troszeczkę gorzej. Wasilij Iwanczuk, polecam. Polecam sobie obejrzeć tego zawodnika i poczytać o nim. Geniusz, według mnie. Jedyny chyba. Znaczy jeden z wielu szachistów na pewno, ale jeden z wielu, jak nie wielu, powiedzmy, w historii, który nie został mistrzem świata, a grał genialnie. No dobra, tutaj mnie przeciwnik prowokuje do tego, żeby wybić. Ja chyba muszę to zrobić. Wieża wybije. No, no, mi się to podoba. Wolę tu mieć chyba jednak skoczka. Z drugiej strony jednak. No dobra, ale powiedziało się. A, teraz realizuję swój plan. Który będzie ciężko zrealizować, ale wrócimy.
Tam już wieża nie działa, jak należy. Może przerzucę te wieże jakoś, spróbuję wymienić. Jakby jedną wieżę wymienić, byłoby super. Gość wieży ma gorzej. Król stoi idealnie na D2. Dobra, ale... Aha, tu się będzie dobierał. Dobra, może teraz przyszła pora na to. Wieża D3. Dlatego, że po... Aha, w sumie to nie wiem dlaczego. A wieża D4. Zawsze ta blokada ma sens, a ta wieża się przerzuci. On będzie też tak próbował grać, więc ja wtedy mogę B3. Ale muszę wtedy pola C3 pilnować. Bardzo ważny argument. Wieża E3. Nie wpuszczam tu nigdzie króla. Ok, on chce wymienić. To ma duży sens. To ma sens. Zastanawiam się, czy tu, czy wybicie, wybicie, wybicie. Zagram tak, może wybije. Może sam wybije. Nie za bardzo chcę pozwolić na to, żeby pionek tutaj się wyprostował. Chociaż teraz, tu po wybiciu, ta wieża może tam gdzieś poskacze. O! To poniekąd on mnie zmusza do tego, żeby to wybić, prawda? Więc muszę to zbić. Wieżą zbił. A to trochę mnie zaskoczył, ale to dobrze. No, król jego się uaktywnił. Gram tak. Aha. Goniec zacznie dobrze grać u niego za moment. Dobra, ale gram tak. Muszę tak zagrać. Jeżeli tutaj, mogę dać szacha, potem zagrać tak. On tu, ja tu. No, krzywdy sobie nie dam zrobić raczej. Mam nadzieję zresztą. Aha, szach, goniec E4. No dobra, goniec E4 może zagrać. I tak teraz. Ważne, że nie ma szacha. Jak tu, to tu. Tu, to tu. Ten, tu. O, ciekawe. No powiem wam, że... Nie wiem, jak tu reagować, szczerze mówiąc. A, chyba zagram skoczkiem na F4. Niech ten skoczek aktywnie stoi. Zawsze podważa coś tutaj. Jak zagra D4, to niech gra. Ta wieża nigdzie nie wejdzie, z tego co widzę. Straszy, straszy gościu. A co, teraz tak nie mogę? Czy ja czegoś nie widzę? Tutaj spróbuję. Z szachem. Znaczy, on może nawet odejść królem. Jak ja zbiję, to wtedy... No właśnie, trzeba ułożyć, ale... Okej, okay. Chyba tak. Aha, on zagra potem A4. Może tu? Ciężko stwierdzić. 2 minuty na zegarze. Robi się. O, przeciwnik proponuje remis. To jest dobra wiadomość dla mnie. Nie, ale spróbuję pograć. No, spróbuję pograć. Spróbuję tak. Jeszcze pograć. Remis miałem. Obym teraz tylko tego nie żałował. Jeżeli tak, to tu. Jeżeli da szacha, to chyba będę musiał zasłonić wieżą i tutaj będzie blisko remisu. Zagrał inaczej. Co jeżeli tu? Będę cały czas tu atakował. On zagra tak, ja tu będę podważał pionka. Technicznie powinna to być wygrana. Tak, technicznie powinna to być wygrana. Będzie tak. Trochę ryzykuję. Aj. Dobra. Aktywność tu mu się złapie. Niesamowita aktywność. Powiem wam, że... No spróbuję jeszcze raz tak. A teraz tu. Spróbuję tak. Spróbuję... Powalczyć o wygraną, ale to będzie ciężkie. To będzie trudne, wiecie? Jeszcze na tym czasie. No dobra, chyba się będę godził z remisem. Powiem wam, nie wiem jak grać. Dobra, zgadzam się na remis, tak?
ale jestem zadowolony z remisu. Szkoda, że nie udało mi się wygrać. Mało czasu. Musiałbym się bardziej zastanowić nad planem. Jeszcze sobie szybko tylko zerknę tutaj w analizę. Co komputer mówił podczas tego... Aha, bo komputer tylko pokazuje. Nie pokazuje tutaj wyników. Przepraszam, nie wyników, przeglądarka. Bo to jest na koncie. Nie płatę, dobra. Wystarczy tutaj zerknę. To tutaj było chyba bardzo fajnie. Plus 0,8 cały czas. To jest pewnie jakiś plus 2 nawet. Zobaczcie, jaką mam przewagę. Tak. Dobra, tak szybko tylko zobaczę tą końcówkę. Cały czas duża przewaga. No kurde, powiem wam, szachuś, czasem masz przebłyski. Tutaj przeoczyłem, prawda? Plus 2 idzie, plus 3 nawet jest. Trzeba odejść gdzieś mądrze, ale ten ruch, no właśnie, ten ruch wypuszcza przewagę, zobaczcie. Hetman B4 to błąd. Właśnie dlatego, że wieżą zbił. Byłem zestresowany trochę, że gram z cheaterem, ale okazuje się, że czysty gość. Więc fajnie. 2550, no to nie lada gratka. Tylko co innego zagrać? Tutaj nie pokazuje silnik. No nieważne, tak poszło. Potem szło jak szło. Cały czas dobrze było. Ale przewaga. Jest jakaś tam przewaga. A już się zmniejsza. Ciekawe, czy końcowy efekt też był podobny. No tak, słuchajcie, nawet on ma ciutkę lepiej. Dobra decyzja, Krzysztof. Wychodzi z tego, że dobra. Wychodzi na to, że dobra decyzja. Dzięki serdeczne. Fajnie zagrać z uczciwymi ludźmi, naprawdę. Powiem wam, dzisiaj jestem zadowolony. No i niech tak będzie zawsze. Dzięki. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego.